Crypto Masters przedstawiają. Witam wszystkich serdecznie, Karol z tej strony. Dzisiaj przychodzę do was trochę z innym filmem. Nie będę robił researchu kolejnego projektu. Research będzie w przyszłym tygodniu. Dzisiaj chciałem wam przedstawić kilka powodów, dlaczego ja nie zainwestowałem w możliwie jedną z największych piramid finansowych w świecie kryptowalut. Trochę wam opowiem o tej piramidzie. Ale pamiętajcie, że wszystko co usłyszycie w tym filmie to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie. Nie jest to porada inwestycyjna i przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zachęcam do zrobienia własnego researchu. Zanim zaczniemy, chciałem jeszcze wam powiedzieć, że w niedalekiej przyszłości będę robił live na temat zarabiania pasywnego. Moim zdaniem jest to dosyć ciekawy temat. Jeżeli jesteś zainteresowany takim live'em, to zapisz się na listę mailingową. Link do listy jest umieszczony pod tym filmem w miejscu na opis a otrzymasz powiadomienie o takim live. Zapraszam również do wypełnienia ankiety na temat tego kanału. Ciekawi nas, co chcielibyście na nim widzieć, jakie są Twoje oczekiwania, żeby rozwinąć ten kanał i żeby ten kanał był dla Ciebie jak najbardziej pomocny. Link do ankiety również znajdziecie w miejscu na opis pod tym filmem, tak jak i mój poradnik dla początkujących, jeżeli jesteś początkujący w świecie kryptowalut. To zapraszam Cię do pobrania tego poradnika. Znajdziesz tam na pewno wiele cennych informacji na początku swojej przygody z kryptowalutami i zaoszczędzić to czasu w przeszukiwaniu internetu oraz oglądaniu dziesiątek, jak nie setek filmów na YouTubie. Z ogłoszeń, może to tyle. Teraz chciałem Wam trochę powiedzieć, jak uniknąć utraty środków poprzez inwestowanie w oszustwa kryptowalutowe. Jakiś czas temu jeden z moich znajomych ze świata kryptowalut namawiał mnie na zainwestowanie w pewien projekt kryptowalutowy, który daje niemało zarobić. A jak wiadomo, pieniądze kuszą każdego, ale ja nie jestem od wczoraj w świecie blockchain i kryptowalutach i wiem, że jeżeli coś jest powiedzmy łatwo i szybko, to z reguły kończy się to wielką klapą. Plus Token, czy Plus Token, jak kto woli, jest to projekt z Korei Południowej. Teoretycznie nadal możemy zobaczyć ich stronę internetową. A nawet wiele ich stron, bo tutaj wystarczy wejść gdzie indziej i mamy następną stronę Plastokana. Ale gdy już wynajdziemy ich oficjalną stronę internetową, to ona wygląda o właśnie tak. Wszystkie te inne strony, podające się za oficjalne strony Plastokana, ładnie opisujące projekt i zostały stworzone przez naganiaczy na ten projekt ze względu na dosyć wysoką afiliację. Nie będę tu nagrywał researchu tego projektu, bo po prostu nie ma to sensu. Ale w skrócie wytłumaczę o co w nim chodziło. Mówię chodziło, bo projekt, jak widać, już jest zamrożony. Głównym produktem projektu był Plus Wallet, albo Plus Wallet, portfel do przechowywania kilku najpopularniejszych kryptowalut. I tu wszystko byłoby spoko, ponieważ on niby jest zdecentralizowany, mega bezpieczny itd. itd. A wszyscy naganiacze ciągle używali argumentu, że środków nie trzyma się na giełdach, tylko na prywatnych portfelach. A jak już trzymasz na przykład swoje bitcoiny na portfelu długoterminowo, to dlaczego by nie zarabiać na tych leżakujących bitcoinach? I tu przychodzi iBot, stworzony przez twórców Plus Wallet oraz Plus Token. iBot miał być botem arbitrażowym, jeżeli nie wiesz jeszcze co to arbitraż tak w skrócie jest to wykorzystanie różnic cen na giełdach. Powiedzmy na giełdzie Kraken bitcoin kosztuje 6400 dolarów, a na giełdzie Binance kosztuje 6600 dolarów. To kupujesz go na Krakenie i wysyłasz na giełdę Binance, żeby od razu sprzedać za wyższą cenę, to jest w tym przypadku 6600, i masz czysty zysk. I na tym polegała rola iBota. Brał on twoje bitcoiny i handlował nimi na różnych giełdach. Plus wallet, jeżeli włączyłeś iBota, oferował około 10% zarobku miesięcznie wypłacanego codziennie czyli dziennie jakieś 33%. 30 miał to być gwarantowany zysk. Mało tego, Plus Wallet miał też bardzo atrakcyjny program afiliacyjny. Było tam bodaj 100% zysku osoby, którą Ty wciągnąłeś w ten interes. No może interes jest trochę za dużo powiedziane. Czyli prócz swoich 10% zarabiałeś każdy wypracowany zysk z programu referencyjnego. Tylko popatrzcie, jakie mogło to dać zyski, inwestując 1000 dolarów. Tutaj pierwsza tabelka pokazuje zysk, jeżeli... Każdy wypracowany procent od razu wypłacalibyśmy na, na swój portfel, i tak jak tutaj widać, jest 12 miesięcy, przez 12 miesięcy leżakuje sobie 1000 dolarów, zarabiamy 10% miesięcznie, czyli każdego miesiąca zarabiamy 100 dolarów, co rocznie daje nam 1200 dolarów zarobku bez procentu składanego. Druga tabelka właśnie pokazuje procent składany. Jeżeli w pierwszym miesiącu zainwestujemy 1000 dolarów, po miesiącu zarobimy 100 dolarów i zostawimy te 100 dolarów, żeby dalej pracowało, to już z 1100 dolarów drugiego miesiąca dostaniemy 110 dolarów zysku. Zostawimy te 110 dolarów zysku i na trzeci miesiąc mamy 1210 dolarów, z czego 10% wynosi 121 dolarów zysku. I tak dalej, i tak dalej, zostawiając każdy wypracowany zysk, żeby pracował dalej. Jest to tak zwany procent składany. I tak jak możecie tu zobaczyć, na koniec roku mielibyśmy 2138 dolarów. Jest to niebagatela ponad 113% czystego zysku. Ostatnia tabelka pokazuje nam, jak byśmy mogli zarabiać z jedną osobą polecaną przez nas. Tak jak mówiłem, zarabiamy 100% jego wypracowanego zysku, czyli jak on również zainwestował 1000 dolarów. To otrzymamy z procentu składanego drugie 2138 dolarów od tej osoby, czyli rocznie już nam przychodzi 4476 dolarów. Druga kolumna to jest z dwoma osobami poleconymi przez nas. Roczny zysk byłby 6415, i trzecia 8553 dolary rocznie tylko z trzema osobami z programu poleceń. Takich osób mogliśmy mieć 10. Także jak łatwo można sobie przyliczyć, rocznie byłoby to jakieś ponad 20 tysięcy dolarów. Były tam oczywiście zapewnienia, że w każdej chwili możesz wyłączyć czy włączyć tego iPota, w każdej chwili możesz wybrać swoje środki i tak dalej i tak dalej. I tak też było swojego czasu. Następnym produktem, następnym produktem projektu był PLUS Token, nie Nielistowany na żadnej giełdzie, prócz ich wewnętrznej giełdy, która zresztą też już nie funkcjonuje. Tutaj... Próbowałem wejść na tą giełdę. Nie, nie dość, że jest niebezpieczna, to jeszcze w ogóle się nie ładuje. Także, także giełda też już nie działa. Jego cena osiągnęła chyba w szczycie 170 dolarów za sztukę. Nie wiem dokładnie, bo nie śledziłem tego projektu, a teraz ciężko e, znaleźć informacje, bo wszystkie strony nie działają. Tu znalazłem taką grafikę, która przedstawia cenę plastokena z maja 2018 roku. I kosztował on 40 centów. Trochę ponad pół roku później 28 dolarów i rósł on w bardzo szybkim tempie. Zarobione pieniądze z e można było wypłacać w bitcoinach, ethereum oraz właśnie w plastokenie. Biorąc pod uwagę szybkość wzrostu jego ceny możemy sobie wyobrazić jak szybko rosło nasze portfolio. Dla nowych inwestorów była to nie lada okazja do zarobku. I tu nagle bańka pękła. Pod koniec czerwca informacja o aresztowaniu twórców projektu. Jak tu możemy przeczytać, 29 czerwca, South China Morning Post informowało, że chińska policja aresztowała 6 osób narodowości chińskiej, które są podejrzane o prowadzenie internetowej piramidy finansowej. Nikt nie ujawnił nazwy piramidy, ale pojawi pojawiły się pogłoski, że chodziło właśnie o plastoken. Zaczął się wysyp informacji na temat y, spadków na giełdach oraz Plastokena. Tak jak możemy przeczytać na Bithubie Chińskie władze ukróciły działalność Plastoken, piramidy finansowej, która poprzez swoje działania oszukała użytkowników na 3 miliardy dolarów. Portfele bitcoinowe piramidy zaczęły być aktywne. Posiadają w sumie 1% wolumenu najpopularniejszej kryptowaluty. Tu następnie na, na Komparik Oszuści zaczęli upłynniać skradzione kryptowaluty. Towejwan powołuje się na niepotwierdzone doniesienia, z których wynika, iż zgromadzone przez skamerów z Plastoken środki są upłynniane na giełdach kryptowalutowych, takich jak Binance, w partiach około 1 milion dolarów każda. Badanie firmy Peckfield wskazuje, iż sprzedaż zagarniętych kryptowalut rozpoczęła się już na początku lipca. Dalej, cryptoforma.pl Plastoken, piramida winowajcą spadków na giełdach bitcoinowych. I jak możemy przeczytać na bitcoin.pl? Już niemal pewne, że projekt był piramidą i próbą okradzenia naiwych, naiwnych inwestorów. Jak donosi teraz specjalistka od rynku Venture Capital, do Van, firma mogła przejąć aż 70 tysięcy bitcoinów oraz 800 tysięcy ethereum o wartości łącznie ponad 3,5 miliarda dolarów. Dawałoby to rekordową skalę oszustwa jak na rynek kryptowalut. I tak dalej, i tak dalej. Gdzie nie weszliśmy wszędzie było o Plastokenie. Oskarża się ich o upłynnianie środków swoich użytkowników na tak dużą skalę, że cena Bitcoina zaczęła spadać. Dowej Van na swoim, na swoim Twitterze zaczęła udostępniać tweety wskazujące na to, że właśnie z portfeli firmy Plastoken zaczęły płynąć bardzo duże ilości Bitcoinów i Ethereum na giełdy w celu upłynnienia. Dodatkowo giełda projektu nie jest osiągalna, a środki wszystkich użytkowników są zamrożone. Czekam na dalszy rozwój sytuacji, bo tak jak mówiłem, tu jeszcze nikt nikomu nic udowodnił. Cały czas jest mowa o prawdopodobieństwie przestępstwa i będę was informował o postępie tego. Teraz chciałem powiedzieć dlaczego ja nie zainwestowałem w ten projekt, pomimo dużych zwrotów z inwestycji i zapewnień bardzo dużej ilości osób, że to nie jest oszustwo. Po pierwsze, jest to token Plastokiem, który niby istniał już tak długo, a nie był on listowany na żadnej giełdzie ani nie było go w rankingu coin Market Cap, ani na coin paprika. Po drugie, jego cena rosła w bardzo szybkim tempie, totalnie bez powodu i żadnej korelacji z rynkiem. Tutaj już zapaliła mi się czerwona lampka. Kolejnym elementem była gwarancja zysku. W kryptoświecie nie ma czegoś takiego jak gwarancja zysków. Każdy, kto siedzi w tym nawet rok czy dwa, dobrze o tym wie. Jeżeli ktoś coś nam gwarantuje, to jest już znak, żeby dobrze się nad tym zastanowić. Kolejnym elementem to zysk. Oczywiście pieniądze były bardzo zachęcające. Ogromne zyski z używania e-bota z procentu składanego jest to ponad 113% rocznie bez żadnych afiliacji, a z, af a z afiliacjami 100% wypracowanego zysku wciągniętej w to osoby. Tylko sobie wyobraź, jak wciągnęłeś 10 osób i każdy zarobił 100 dolarów miesięcznie, z trzymania 1000 dolarów na portfelu, to ty zarabiałeś 1100 dolarów. Są to zbyt duże wyniki, żeby mogły być one realne. Przecież, gdyby to było takie proste, to wszyscy byśmy byli miliarderami. Kolejnym elementem był A-Bot. Twórcy zapewniali, że będzie 10 milionów użytkowników do końca 2019 roku, a w maju tego roku było ich już. Ponad 3 miliony. Weźmy pod uwagę, że bez żadnych programów afiliacyjnych, jeżeli każdy użytkownik miałby zarobić 100 dolarów miesięcznie, czyli 100 dolarów razy 3 miliony, wychodzi na to, że e-bot na arbitrażu musiałby zarabiać 300 milionów miesięcznie. 300 milionów dolarów miesięcznie. Czyli, podzielić to na 30 dni, czyli jakieś 10 milionów dolarów dziennie. Przy obecnej cenie byłoby to około 1000 bitcoinów dziennie. Różnice cenowe na poszczególnych giełdach są naprawdę bardzo małe, do tego dochodzą opłaty transakcyjne itd. itd. Jeżeli nawet różnica wynosiłaby 1%, to ten bot musiałby przehandlować dziennie 100 tysięcy bitcoinów, żeby otrzymać 10 milionów dolarów zysku dziennie. Czy jest to możliwe? Może i tak, ale jak dla mnie, bardzo, bardzo mało realne. Przedstawiłem wam cztery powody, które zniechęciły mnie do tej inwestycji i nie interesowało mnie to, że zespół nigdy nie był karany, że są to wykształceni ludzie, że biorą udział w światowych eventach blockchainowych, że mają swoją giełdę, swój portfel, profesjonalnie przygotowali się do promocji projektu itd. itd. Pamiętajcie, że wszędzie piszą o prawdopodobnym oszustwie, nic nie jest jeszcze pewne, ale jest mało prawdopodobne, że inwestorzy odzyskają swoje środki. Oszustwa w świecie kryptowalut to nierzadkość i musimy bardzo na nie uważać. Według raportu Cypher Trace oszustwa i kradzieży tylko w pierwszym kwartale 2019 roku pochłonęły aż ponad miliard dolarów. Jest dużo plotek, że takim oszustwem również może być cloud token. Ja Wam nie powiem, czy to jest oszustwo, czy nie, nawet nie robiłem researchu tego projektu, ale generalnie w ogóle mnie to nie interesuje. Zróbcie swój własny research, zwłaszcza że jest on dosyć mocno promowany na polskim rynku. Weźcie pod uwagę każdą, nawet drobną wskazówkę. A jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, to nielogicznym by było inwestowanie tam swoich pieniędzy. Mam nadzieję, że moje wnioski z analizy Plastokana pomogą Wam choć trochę w analizowaniu innych podobnych projektów i może chociaż część z Was. Wyciągnie z tego przydatne informacje. Mam również nadzieję, że nie będziecie tracić swoich ciężko zarobionych pieniędzy z chciwości szybkiego pomnożenia kapitału, nic nie robiąc, bo tak po prostu się nie da. Przypominam, że w niedalekiej przyszłości będę robił live na temat zarabiania pasywnego. Moim zdaniem jest to dosyć ciekawy temat i dosyć bezpieczny. Jeżeli jesteś zainteresowany takim live'em, to za zapisz się na listę mailingową. Link do listy umieszczony jest. Pod tym filmem w miejscu na opis, a otrzymasz powiadomienie o takim live. Na dzisiaj to by było wszystko, bądźcie ostrożni w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Cześć.